Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger Termina. Moi drodzy. Kurde, i znów naprawdę posypały się komentarze, totalnie się posypały komentarze. A ja co robię? A ja w sumie na nie nie odpisuję, ale spokojnie, zanim mnie zjecie, to ja wam wszystko wytłumaczę. Nie martwcie się, to nie jest tak, że, że was totalnie zlewam czy coś, tylko po prostu znów Shiro nie ma czasu. Puf, kabum. Co się teraz dzieje w moim życiu? Co się dzieje teraz? Bo nagrałem to w sumie w czwartek, 19 października, o godzinie 23:47. Moi drodzy, ja w piątek wyjeżdżam. Do Berlina na 3 dni i wrócę dopiero pewnie w niedzielę wieczorem. W poniedziałek idę do pracy zapewne na rano. Zobaczę, o której jeszcze wrócę w sumie w niedzielę. Więc no, wychodzi tak jak wychodzi. I mam trochę zapasu, czy nawet sobie zrobiłem wcześniej zapasu troszeczkę z Fearnhunger, dlatego się do was, czy do waszych komentarzy nie stosowałem. To właśnie z tego powodu były problemy z waszymi tipami, więc Wilk, przepraszam. To samo Ktonsens, to po prostu twoje komentarze są jak masełko na moje serce, więc dziękuję ci bardzo, serio, ja to wszystko czytam. Czytam, tylko nie mam czasu odpisywać na komentarze. No, więc tak to wygląda w tej chwili. Co do Fear and Hunger i naszego podejścia. Ja już wam tłumaczę, co dokładnie z tym zrobimy i jak to będzie wyglądać. Napisaliście mi, że w sumie to trochę słabo ich zabijać na początku, bo wprowadzają oni dalsze potem nam jakieś cutscenki i tak dalej. Ale. Ja chciałbym pierwsze takie podejście zrobić, gdzie wyżyną wszystkich. Totalnie wszystkich, potem dopiero zmienimy sobie może postać na jakąś silniejszą i być może zobaczymy inne endingi. Marina jest osobą, no taką dosyć bezużyteczną, nie oszukujmy się, ona nie ma jakiejś tam super mocy czy coś. Więc no, tak to wygląda. Więc tak, komentarze wasze czytam, pamiętajcie o tym, wszystkie komentarze, które piszecie, czytam. Nic się nie przejmujcie, w ogóle... Dzisiaj muszę nagrać dwa odcinki, jest właśnie 23:50. Ja w ogóle robię sobie pranie dopiero na wyjazd. Dobrze, że mam suszarkę, to sobie to wszystko ogarnę, więc jeżeli słyszycie jakieś tam stukanie z boku, to tak, to moja suszarka sobie z ubraniami chodzi teraz. Dwie godzinki no, muszę poświęcić na nagranie, wyrenderowanie i tak to wygląda. Mam nadzieję, że się wyrobi dzisiaj i że te dwa odcinki będziecie mieli, bo naprawdę nie chciałbym, żeby Fearnhunger nie szedł na kanał, bo... Naprawdę chyba to jest pierwsza seria, która robi mi takiego boosta oprócz Project Zomboid, jeżeli chodzi o wyświetlenia. No i o waszą aktywność. To też bardzo, bardzo mi po prostu daje takiego, wiecie, kopa. Dobra, bez zbędnego przedłużania. Tych tipów to może w sumie jakoś nie było super wiele, aczkolwiek są bardzo istotne. Więc tak, jeśli wróg stawia pułapkę na niedźwiedzie, możesz użyć garda, by jej uniknąć. Dobrze wiedzieć o tym. W sumie na razie już chyba nie będziemy mieć żadnego przeciwnika, który używa pułapki na niedźwiedzi. Chyba. Ten świecący punkt na mapie to jeden z uczestników festynu. Możesz udać się tam i go zabić, choć uważaj na niego. Niektórzy uczestnicy potrafią rosnąć w siłę, to trzeba też pamiętać. Jest jeszcze jeden do ożywienia, jeżeli chodzi o zombiaka, w bunkrze, gdzie znalazłeś Abel. Musisz zjechać windów w dół i na końcu po prawej obok dziwnej maszyny go znajdziesz. Okej, to sobie zaraz tam też pójdziemy. Co do przedmiotów, jeśli jakiś przedmiot ma na przykład 96% ochrony fizycznej, to daje tylko 4% nam tej ochrony. To akurat się pokapowałem w sumie. Co do guli, to nie masz sensu ich karmić, oni i tak nie mają minusów z jedzenia, jak i umysłu. Fajnie. Ktonses napisała, czuję się zaszczycona, że nazwałeś Gula moim nikiem i wszystko się zgadza, jestem słabym bebzikiem, który ledwo umie odkręcić słoik. A co dopiero kogoś zaatakować, no i rzucam beznadziejnie. Strzelam beznadziejnie, więc taki marny ze mnie sojusznik, plus od 3 dni leżę i płaczę przez zakwasy. Rozumiem, że coś chyba ćwiczysz, tak? W sumie też zacząłem troszeczkę. Redukcja wagi, kurczę, ja kiedyś naprawdę byłem... Ja ogólnie mam 1,80 m, ja ważyłem naprawdę koło 60, max 64 kilo. A teraz po prostu masa mięśniowa to mi tak wyjebała, że ważę 76, więc naprawdę sporo. Częściej nie jestem jeszcze jakiś tam, wiecie... Nie jestem jeszcze kuleczka. Walczę z tym. Mam tendencję do otyłości brzusznej, ale to kiedyś zrobiłem Q&A, aż przyjmiemy w ogóle w biurko. Mam tendencję do otyłości brzusznej, ale na szczęście walczę z tym. Zrobię wam kiedyś Q&A na ten temat, jak tam w ogóle wygląda moje stanowisko i tak dalej, ale to może na 1000 subów. Zobaczymy.
Dobra, co dalej? Znowu przekomentujesz jako pierwszy, haha, tak serio? To dzięki, że nagrasz tę serię. Ja wam również dziękuję, że tak ją pięknie komentujecie. Po prostu walczę te 1000 subów jak Janusza opną z innego karpia. Ja w ogóle zacząłem nawet teraz shorty wrzucać z Fear and Hunger 1, ale wiecie co, powiem wam szczerze, że to są chyba najgorsze shorty, które się w ogóle oglądają. Naprawdę, no tam miałem, nie wiem, z Atomic Heart miałem po 2000-3000 tych wyświetleń, a tutaj Isaac 13. Lipa. Totalnie lipa, naprawdę. Oj. Dobra, moi drodzy, ja wam... No jeszcze miserki czekam się, że może mnie nakierować na zakończenie, ale ja wam będę odpisał na te komentarze. Teraz będę miał właśnie dłuższą trasę, to sobie posiedzę troszeczkę i podpisuję wam na te komentarze. Już mam przygotowanego Asusa do nadrobienia jakiejś tam serii. A więc tak to wygląda, tak to wygląda. Dobra, kontynuujemy grę, bo już mamy 6 minut na nagranie, a ja nawet nie ruszyłem. Nawet nie ruszyłem. Jeszcze teraz tak patrzę, przepraszam, tak się zacząłem, ale Brektop pomysł na nazwę napisał 2 dni temu. Kolejny świetny odcinek, szkoda, że tylko, że niektóre osoby w internecie i na Discord lubią ludzi pomawiać i niszczyć życie, kradąc IP i grożąc pobiciem. Nie rozumiem troszeczkę tego nawiązania, tej alegorii. Chyba, że ja tam mówiłem coś chyba na 11 właśnie o Discordzie, że go usunęliśmy, ale nie jestem pewien. Więc jeżeli masz... możesz rozwinąć ten temat, to jak najbardziej w komentarzu pisz, bo tu widzę, że ktoś ci odpisał. Rybcia Pipcia. Świetny nick. Rybcia Pipcia. Zarobisty. Dobra, koniec. Wracamy do gry, bo mnie zjecie. Więc tak. Ten przebieg jest przebiegiem zabić wszystkich i przeżyć. No. Nie chcę Klofa, tylko chcę White Vial. White Vial. No właśnie. I jeszcze tam był, pamiętam, komentarz, że... W ogóle przeszukajmy ją. Dark Soulstone i... Colored Blues? Colorowa bluza? A, bluzka z kołnierzykiem. Ja już to tłumaczyłem. Dobra, główka. Use Necromancy. Nie możemy. Chyba nawet próbowałem w ostatnim odcinku. Mówicie, że mogę nekromancji używać na wieśniakach z sierpem i chyba na żołnierzach z pistoletem. Tak mnie się wydaje. Dobra. Tu łebki są poobcinane, rozumiem, tak? Oliwia, czy ja ciebie... Aha, tu już nic nie masz. Ale ci główki nie możemy odciąć. Dobra. Coś mi jeszcze pisaliście, kurde. I zacząłem chyba na temat. A! No właśnie, żeby przejść dalej. Gdzie tu jest Emka? Świecące to są ludzie, których możemy tam pójść i zaciukać. Więc tak, w Major Manor ktoś sobie siedzi. Idziemy tam i zabijemy kogoś. Dodatkowo. Mówicie, że w kościele mamy te 3 rzeczy, które musimy położyć na piedestale, z tego co pamiętam. I wtedy dopiero otworzy nam się przejście dalej do tej wieży. Czyli... Mamy tutaj dużo przeszukiwać, dużo sprawdzać, wchodzić wręcz w każdą pralkę, którą zobaczymy. Chyba. W ogóle wiecie, jak mi dzisiaj łeb napierdziela. Boże, wczoraj w sumie też. Nie wiem czemu. Wczoraj w sumie też. Ja w ogóle mam teraz takiego laga, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków. Trochę się opierdalam. Nawet nie trochę. Bardzo się opierdalam. Ale nie wiem, jakoś mam taką deprechę. Taką deprechę dostałem. Nie wiem czemu. Może tylko, że tego Discorda już nie ma i w sumie też nie mam znajomych teraz. Dobra, ale tak, zanim przejdziemy sobie tam, mówicie, że mam sprawdzać wszystko. No i ja to będę robił. Będę sprawdzał wszystko jak leci. Nie będę tego czytał nawet, ale będę po prostu wszystko sprawdzał. Każdy kubek, każde szkło, tu na przykład nic nie było. Ale wszystko będę sprawdzał, bo być może ja jestem po prostu zjebany, znaczy jestem głupi. I może czegoś nie zauważyłem. Nie mówię, że tak nie było, bo tak mogło być. W ogóle pójdziemy sobie na lewą stronę, tam gdzie znaleźliśmy Abel i również sobie kolejnego naszego bybzika weźmiemy. No i musimy go jakoś nazwać, prawda? Jakoś go musimy nazwać, więc zapewne będzie kolejna osoba. No i tak, ogólnie jeżeli chodzi o nazwanie tych naszych bybzików, nie bierzcie tego do siebie. Nie bierzcie tego do siebie. Thonses na przykład napisała, że jest takim fajnym bybzikiem. I to w sumie jest fajne, że tak reagujecie na takie nazywanie.
W ogóle myślę, żeby może nagrać Cult of the Lamp, bo ogólnie problem u mnie był taki, że bardzo się przeciwiałem grom angielskojęzycznym. Ja powiem wam osobiście, rozumiem język angielski, ale mam problemy z takim nagłym tłumaczeniem, kurwa, nie w tą stronę. I dlatego bardzo się bałem nagrywać Fear and Hunger. I w sumie Fear and Hunger poradziła mi nagrywać Paulina z Discorda. No tam potem mieliśmy jakieś niesnaski niestety, wyszło jak wyszło. Ale tego już też nie chcę roztrząsać. No i w sumie dzięki niej Fear and Hunger jest na kanale. Bo mnie tej gry, ja w ogóle nie jestem fanem takich gier. Ja nie lubię takich gier, nie lubię czuć zaszczucia. Ja w ogóle, właśnie, to jest też śmieszne, bo Spooky Shiro, kanał Spooky Shiro, od samego początku... Tego chyba nie czytaliśmy? Czytaliśmy? Nie, nie czytaliśmy tego. Prowadził we mnie swojego... Znaczy, wprowadziłem jego zimnego członka we mnie. Nawet moje lędźwie nie mogły go rozgrzać. Tak, zrobiłem to. Znaczy, tak zrobił. Znaczy, zrobiłem to, dobrze powiedziałem. I związał się czarnym kalewem. Black Kalef. Kalef to chyba jest ta koza. I spróbował jego ziarna, nasienia. W ogóle była to babuszka, tak? Ja w ogóle tutaj coś chyba miałem nawet u niej. The papers stay away from her, okej. Okay. Tutaj już chyba więcej nie znajdziemy nic, jeżeli chodzi o tą babcię. Więc dobra, no przeszukaliśmy tutaj, już możemy odhaczyć sobie to pomieszczenie jako przeszukane. Jako przeszukane. Chyba więcej tu nic nie ma. Być może coś jeszcze jest, tylko ja po prostu nie widzę, ale no odznaczę to jako coś, co jest już przeszukane. Też nie chcę spędzać się wiadomo w czym tutaj non-stop tyle czasu. Szczególnie, że 12 minut nagrania, a my w sumie się bakterkujemy. Dobra, tu ostatnio byliśmy. Teraz mamy przejście w prawo i w lewo. Czy my byliśmy przejściem w prawo? Bo nie przypominam sobie. Czy tu w ogóle jest przejście w prawo? Ej, my tu chyba nie byliśmy. Czy byliśmy? Byliśmy czy nie byliśmy? Wygląda znajomo. Byliśmy. To było to przejście inne. Zatem, że oknem nie wyjdziemy. Ej, dobra, bo to jest już miasto. Tak, to jest po prostu przejście do Old Townu z drugiej strony. No dobra. Czy ja miałem po coś tutaj przejść? Kurde, nie wiem. Tak, miałem przejść na lewą stronę po kolejnego bzika. Dobra, Shiro jednak mózg włączył. No to chyba przez ten ból głowy tak dzisiaj nie myślę. Zacząłem w ogóle troszeczkę właśnie ćwiczyć i zażywać kreatyny. Nie wiem, czy przez kreatynę właśnie nie zaczyna mnie boleć głowa. Nie wiem. Wiecie, ja jestem ogólnie osobą taką samouczącą się na własnych błędach. Tak, tędy byliśmy i tutaj po lewej stronie było właśnie to przejście. Dokładnie. Ale dobrze, bo dzięki Abel teraz sobie to tworzyliśmy, nie? Go down. I po lewej stronie gdzieś to było. Ale Shiro jest głupi. Czy głupi? Mądro głupi i sobie przejdzie na prawo. I przeklikam, bo być może jeszcze coś tutaj jest. Ale chyba nie. Może wiatrze? Jaki dźwięk. Proszę mnie straszyć. To wygląda jakby było przejście, ale chyba nie. Też nie? Też nie. Wiecie, takich podstawowych rzeczy wam nie będę tłumaczył, bo myślę, że to nie ma sensu. Dobra, ta karta jest zabezpieczona. Kurwa, ale weźcie tutaj, nie omińcie czegoś, to się nie da. To się nie da. Tu się nie da czegoś nie ominąć. W ogóle po prawej są jakieś szafki, ale nie wiem, czy to było przejście, czy nie było przejścia? Nani? Chyba było. O kurde, o no.
Dobra, jest zamknięte z drugiej strony. No wątpię, żeśmy to przebili, ale... Serio. Aż Bebik nawet słoika nie odkręci. Takie nawiązanie. Nie wiem, do czego może być ta szynka i co ona nam może tutaj dać. Ale to widzę, że każdą możemy przesuwać. No właśnie. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Tu jest wejście. Dobra, idziemy na lewo. Zresztą nic już nie ma. Zresztą nie chcę przeklikiwać wszystkiego, bo to byłoby trochę głupie nawet do oglądania. Aż Black Caleb w ogóle został chyba wtedy... Ej, to mówi się, że coś jest. Nie ma żadnych zwłok. Ja ich nie widzę. Co tu jest? Coś jest, coś niebieskiego. Nothing is interesting here. Ej, oszukaliście mnie. Ale ja sam siebie też szukałem, bo też mi się wydawało, że to jakieś zwłoki były. A jednak nie było. Jak ty w ogóle z głodem siedzisz? 55, teraz będziesz głodna. Tu nic nie ma. Dobra, kochani, oszukaliśmy się nawzajem. No cóż, bywa. A ciekawe, czy na przykład nekromancją moglibyśmy ożywić tego pieska i czy on by był nam posłuszny, bo to też jest bardzo ciekawe. To też jest ciekawe. Nie chciałem tego. Nekromancji. Nie. Niestety nie. Ej, albo ja czegoś nie zauważyłem tam. Być może tam są jakieś zwłoki, o których Shiro nie wie. Shiro nie widzi. Ale tego nie jestem pewien. Też nie zamierzam spędzać nie wiadomo ile czasu, więc... No, tak to wygląda. Tu też nic nie ma. To tak. Tutaj... Problem jest też to, że ja im wszystkim łby poucinałem. Shit. Zadał sobie chodzić po wszystkich domach i wszystko sprawdzać. Tu coś może być. Wieśniaki mogę coś tu pozostawiać. Jak ja coś przeklikam, to będzie dupa straszna. Lodówka, pralka. Sięgam... A nie, to radio, tylko dobra. Nie działa. Aha, dobra, to była ta czarna materia, okej. Okay. Jezusicku, przecież ja tu się zgubię. Lone candle. Ja, czy ja byłem na dole? Ten sens jest słaby z głodu. Ale mówicie, że on nie umiera z głodu, tak? Jak mnie szukacie, wyobrazimy. To jest w ogóle wejście. Ej, czy ja tutaj byłem na pewno? Tak, byłem. Byłem, bo skrzynkę opierdzieliłem. W ogóle mówicie, że to RNG też tutaj nie jest tak jak mówię, czyli że to nie jest takie chamskie RNG, że robi na przekór. Ty kurwa, będę no! Zamki mordę! Nie drzyj się na mnie, nie drzyj się na mnie. Run boy. Nie, no kurwa, no nie, no po prostu kurwa, no nie. Przestraszyłem się. Aj. Nie, no to nie. Ej, serio się wystraszyłem. Jezu, te dźwięki są creepy. Jeszcze bardziej mnie głowa boli. Dobra, robimy tu zapis, bo ja też nie chcę umrzeć, nie chcę go powtarzać. Little less hungry. Jak to little less? Little less... Masz być już masz nie być głodna, po prostu. Kurczę, a tu też nic nie ma.
jest w ogóle wejście do tego budynku, tylko z drugiej strony. To był circle. No właśnie. I tutaj spartoliłem to wtedy, prawda? Prawda. Nothing left here. Co jest? Ja na pewno to byłem. No musiałem to być, tylko czemu tam ta pannica jest jeszcze żywa? Ja miałem do niej jakieś dziwny sentyment? Ty to już nie jesteś głodna? Nie jesteś. Dobra, chodź, walczymy. Ła. Przynajmniej mordy nie wydarłaś. O, ty jesteś kamikadze. Jepyk. Broń się. Miss. Za 10 krwawienie. O, ty mendo. Pyk. Nóżkę. Być może mogę ją po prostu zabić jednym hitem. Nie, nie zabiłem jednym hitem. Tak, o. No, zostaw mi do bzika. Tak myślałem, że ona już raczej nie przeżyje długo. No dobra, zatamujmy się. Użyjmy Green Herba. I nie powiem, bo trochę nas poharatała. Corrupted. Szkoda. Ale zawsze jakaś główka, prawda? Dobra, herbatki się napiłem, jest dobrze. Dobra, czyli tak, tu już obszukaliśmy. Tu w ogóle jest jakiś taki... To jest jakiś większy domek. Gdy tu byłem... Właśnie nie jestem pewny. O, a tu gorzałka była. A tu chyba mnie... Nie, byłem, tu toaleta. Byłem. No i to było to przejście właśnie. Tak? A i owszem, to było to przejście. Nadal pragnę iść do Manor Mansion. Więc spokojnie. Nothing left here. Nothing left here. To był nasz gas mask. Właśnie, bo co rybę? Czy ja mogę sobie to wziąć? Nie. No to tutaj już mogliśmy. Kakarot. Nic nie znaleźliśmy. Wejścia w ogóle nie było? A co ty tu robisz? Hiu. To jest w ogóle Begar. Beggar. Próbujesz dostać się do miasta Preville, prawda? Paskudny człowiek Okaize zablokował to miejsce i jest poza granicami. Co tutaj się dzieje? To samo co zawsze, nic się nie zmieniło. Once a shithole. No to raz gówno, zawsze gówno. Aha, to jest taka alegoria. Dobra. Kto ma klucze do bramy? Stary burmistrz naszego miasta ma takie. Trącą się w sprawy tych chłopców z armii. Jest jak on dziwnie gada. Alto. Słyszałem, jak burmistrz kopnął w kalendarz. Nowy dotarł dopiero teraz. Nie żebyśmy załatwili im wybory. Drugi klucz mają ludzie Okaisera. Mają jakieś sprawy w lesie. Shady business. To znaczy shady. Podejrzana sprawa. Okej. Jest naprawdę ciężki język. On ma bardzo ciężki język.
Armia odcięła miasto? Tak, z całą pewnością tak. Wszyscy tutaj myśleli, że wojna dobiega końca. Dobra. No one ask you a thing. Nikt się o nic nie pytał. Jesteś dla mnie niemiły. Znaczy, bądź dla mnie niemiły, okej. Właśnie, ale on wyszedł. On wyszedł. Coś będziesz? A, jesteśmy zamknięci dzisiaj. Tak wrednie. Tak wrednie. Nothing left here. No właśnie, tylko jak tutaj przyjdziemy, sobie może od razu książeczkę walnę. Sejwikiem. Okej. Idziemy dalej. Tutaj zaraz mogą być nasi przyjaciele. Tutaj mogą być zaraz nasi przyjaciele. A nie, oni dalej są chyba. No tak, oni znacznie dalej są. Dobra, tu jest zejście do basementu. Czy było jakieś przejście jeszcze tutaj? To jest dobre pytanie. Nie było. Nie było żadnego już przejścia. Staramy się, wiecie, teraz wszystko obszukiwać jak leci. Tutaj też już nic nie było. Dobra, no to schodzimy dalej. Czy ty jesteś głodna? Jesteś głodna. Ale nie sądzę, żeby... ktoś jeszcze został. Czy został? Jak myślicie? Nie no, tu w sumie zabiliśmy go ostatnio, prawda? Tak. Szkoda, nikt nie został. Kurde, jak mnie wkręcaliście, że ja muszę tak przeklikiwać tutaj, to normalnie się obrazimy, naprawdę. Tu klikam i klikam, ale nic tu nie ma. Tak, tu jest przejście w dół. Jakaś gazeta. No zróbmy to kółko, no wiem, że takie męczące. Ale chcę już wiedzieć, że na pewno tutaj nic nie zostawiłem. Randomowe śmieci, dobra. I tak staram się, tak wiecie, biegać jak najszybciej, żeby to... żeby to szybko jakoś załatwić, no. Śmieci, śmieci, śmieci. Tu puste szafki, no chyba raczej nie będzie tutaj nic. Naprawdę, jakby to jakaś miała być, nie wiem, rzecz leżąca na ziemi i ja bym ją ominął. Nie wiem, kupić kamień. To wtedy bym się zirytował. To wtedy bym się naprawdę zirytował. So nothing interesting here. Byliśmy tu po prawej stronie? Ciekawe. Tutaj mamy ten krąg. Townsend, jesteś głodna. Naprawdę, że mam ochotę cię nakarmić. Mimo, już jesteś bebzikiem, to mam ochotę cię nakarmić. Dobra, lodóweczka, jakiś rusty pot. To chyba nie. Dobra, tu też nic nie ma. Wiecie, a w sumie naszą koleżankę trochę przegłodzimy, co prawda. Ale potem jej użyjemy po prostu jakiegoś meat pie'a czy coś i wtedy nie będziemy jedzenia tak marnować. Bo z jedzeniem może być to problem. Dobra, to jest kuń. Empty bucket. Wiecie, bo ja już się pogubiłem. Tutaj weszliśmy, okej. Okay. Czyli z tej strony do góry. Nothing left here. Tu jest jakieś przejście. My tu byliśmy? Byliśmy. I gówno znaleźliśmy, to pamiętam. Tu jest Major Mansion, okej. Okay. Tam się zaraz wybierzemy spokojnie. To najpierw, no po kolei sprawdźmy, czy na pewno tu nic nie zostawiliśmy. Bo mówię, no nie chcę, żeby potem była jakaś niespodzianka, że będziemy szukać huk wie czego. Już nic nie ma, tutaj też nic nie ma, okej. Okay. Mam nadzieję, że ta gra naprawdę nie robi takich głupot. A, to już chyba... tak, to już czytaliśmy. Też nic chyba nie ma. Tutaj też nic nie ma, dobra.
I tu też mamy już przeszukane. Przeszukane mamy. Co ten kuń tutaj robi? Czy ty coś masz, kuniu? Ja! Nie masz. I tu byli koledzy przy stole. I ich mogliśmy zrekrutować w teorii, tylko teraz jest, no, niestety już dupa. Bo ich troszeczkę... Troszeczkę ich pochrataliśmy. Dobra, ej, to zrobimy to w ten sposób. Idziemy do Mansion Manor. Idziemy do Mansion Manor. Bo ja jestem ciekaw, kto tam jest. Jestem bardzo ciekaw, kto tam jest. W szczególności, że powiedzieliście mi, jak działa mapa. To tym bardziej jestem ciekaw. Jak tam twój głód, koleżanko? 39. Czy ja ci mogę dać jedzonko? No dobra, da mi tego meat pie'a. Trudno. Okej. Okay. I zapiszmy grę. Znów. Po raz enty. Fajnie, że teraz w ogóle twórcy właśnie dali nam tą mapę do dyspozycji. Chociaż... Osobiście byłoby chyba ciężko się ogarnąć tutaj bez tej mapy, naprawdę. W szczególności, że mamy przeciwników pokazanych. Gdzie są i jak są. Dobra, dzień dobry. Ktoś tutaj jest. Jest tu... wysoki kelner, witający cię. Dzień dobry, panienko. O Jezu, ja to jestem też udany. Z tego co rozumiem, ty też jesteś nowicjuszem w tym mieście, prawda? Właśnie otrzymaliśmy nowego burmistrza starego miasta. Jestem pewien, że jest zachwycony możliwością wystartowania ze swoją działalnością, spotykając się z nowo przybyłymi. Proszę, on czeka w jadalni. Mój mistrz czeka na ciebie w jadalni. Podążaj schodami na górę, skręć w lewo, a potem do swojego... Czy na swoje prawo? Twoje prawo. Proszę, uważaj na maniery. Radziłbym nie wspominać o... na przykład o rogach mistrza. Rogach? 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 Ale to schodami w dół. Zawsze biło serce. Schodami na górę. Okej. W lewo i na drzewo. To nie jest jadalnia. To też nie jest jadalnia. To jest pokój. Ej. Dobra, bo się teraz pogubiłem. To nie jest jadalnia. Ej, bo się zgubiłem. Teraz się cofnę i zaraz sprawdzę, jak on mi ten gadał dokładnie. Gdzieś tu to było. O! Burmistrz! Nowy przybysz! Nowi. A potem... Nowi odchodzą. O, w samą porę. Na obiad. Usiądź. Nie mam czasu na to. Zaatakuj go, ewentualnie sit down. Wow. Dobra, usiądźmy. Zróbmy to, co każe. Kim ty, kurwa, jesteś? Taki brzydki. Przybyszu. Nie jest tutaj spokojnie, prawda?
Cieszę się, że nie jesteś jeszcze kompletnym wariatem. W przeciwieństwie do innych. Widziałeś tych ludzi, prawda? Można się tylko zastanawiać, co się stało z tymi ludźmi. Oddalili się od ludzkości. Jedyne czym się wydają, znaczy jedyne czym się interesują, wydaje mi się, że interesują, to poszukiwanie resztek wokół Starego Miasta. Jak mam z nimi przeprowadzić dogłębną dyskusję? Chcę rozmawiać o poezji, muzyce i sztuce kulinarnej. Co tutaj się dzieje? Ty też nie wyglądasz zbyt normalnie. Też nie wydajesz taki normalny. Co tutaj się dzieje? Zacznijmy od tego. Zacznijmy od tego. Płyniemy na tej samej łodzi, mój przyjacielu. I nie mam żadnych odpowiedzi. Czyli on też nie wie, co tu się dzieje. Też nie wie, co tu się dzieje. Słyszałem, że wojsko z Bremy wtrąciło się w coś. Niektórzy mówią, że światło księżyca wypaliło tę ziemię. Coś nie do poznania. A mieszkańcy miasta mówią, że zawsze tak było. Przybyszu, nie spnąłeś nawet jeszcze jedzenia. To rzadkie przysmaki, które można znaleźć tylko w Prieville. Przyjechałem z daleka, żeby ich doświadczyć. Na przykład popatrz na te... Na przykład popatrz na to. Na przykład. Czy nie wyglądają absolutnie smakowicie? Siatka pokazuje na jakieś resztki. Użyj swojej wyobraźni. Jedzenie może być również inspirujące jak najwyższe formy sztuki malarskiej lub najbardziej skomplikowane aranżacje muzyczne. What? Co to jest? Co przychodzi ci na myśl, kiedy na to patrzysz? Kiedy patrzysz na te wiszące piękności, o tak. Co to kurwa jest? Zacznijmy od tego. Kulki mięsne, to znaczy kidneys. Nerki. No, trochę tak. Embryos, co to jest? Zarodki. Cotton candy. Wata cukrowa? Nawet nie wiedziałem, że cotton candy to jest wata cukrowa. Dwoistość umysłu. To wygląda obrzydliwie. Mi się wydaje, że to wygląda troszeczkę jak nerki. Okej. Rozumiem, skąd pochodzisz, ale nie musisz patrzeć na nie tak dosłownie. Popatrzmy. Tak. No to mi wygląda jak falus. A co z tą małą wijącą się rzeczą? Co przychodzi ci na myśl? Lokalne kiełbaski, węże, męskie genitalia. Nie waży się powiedzieć, o tak. Your antlers. Twoje rogi, okej. Okay. Weź to z mojej twarzy. Zdejmij to z mojej twarzy. To co? Mówimy? Male genitalia? Czy twoje rogi? Dobra, męskie genitalia.
za wulgarna rozmowa przy moim stole. Zaatakował mnie dziad. Chodź ty w dupę węża. Mieliście rację, że on jest trochę pierdolnięty, w sensie jest mocny. Dobra, ty masz nóż, widelcem może nas nie zabije. 94. Beyond Knife, za 34 week. Wow. Ja pierdolę. Nie ma szans. No nie, kto sens, wracaj. Jak oj, Marina też umarła. Jed. Jeszcze raz. Jak to jeszcze raz? Szkoda, że tak daleko. Musimy save'a zrobić bliżej. Ale dobra, no przynajmniej nie będę musiał już tłumaczyć tego wszystkiego, bo na tłumaczeniu najwięcej się schodzi. W szczególności, że to jest bardzo specyficzny język. Mnie trochę przeraża. Nie powiem, bo posiłkuję się troszeczkę tłumaczem. Więc dlatego czasem takie przycięcia, więc wiecie. Dobra, no jeszcze raz. Wchodzimy tu. Wchodzimy tu. Wchodzimy tu i tu. Tu i w górę, tak? Dobra. Usiedliśmy, tak? Tak. No nie mamy szans nawet z nim walczyć. Serio, to jest po prostu no coś, co nas, no nie szukujmy się, zabije, no. Dobra, teraz odpowiemy, co to nam może przypominać. Meatballsy. Embrace, co to było? Zarodki. Dwoistość umysłu, o, to zobaczmy. Teraz po prostu się popisujesz. Co to do cholery ma być? Zamyśl. Czy ty w ogóle mówisz poważnie? Popatrzmy, tak. Local sausage. Zobaczmy. W pewnym sensie tak. Wymaga to niezwykłej ilości czasu, żeby ugotować. Jednakże, jeśli będziesz dusił to zbyt długo, stanie się zbyt gumowate. Ten jeden jest moim ulubionym. O kurde. Oj. Okie. Ten osobliwy grzyb. Co jest pierwszą rzeczą, która przychodzi ci na myśl? Okej. Okay. Kolejny ordynarny grzyb. Znaczy nie, ordinary to zwykły grzyb. Co ja gadam, nieordynarny. Nagość, rodzinę, deszczowy dzień. A koitus? Co to znaczy koitus? Para. Mam wystarczająco. Może mam już dość. Co to mi przypomina? Przypomina, przepraszam. No nagość mi przypomina. Do rodziny mi to nie przypomina. O Jezu. Powierzchnia grzyba jest jedwabista jak pośladki dziewicy. Dokładnie. Nie wiem jak ty, ale ja jestem pełny. Dziękuję za towarzystwo. Tak od zrozumiałem. You are needed in the city. Jesteście potrzebni w mieście. Nie mam klucza, jednakże mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy wspierasz armię Bremny? Czy jesteś takim samym człowiekiem jak Kejser, żeby mówić? Nie wiem, o czym mówisz. Supportuję Armię Bremy i walczę przeciwko Armii Bremy. W sumie to nie wiem, o czym mówisz. Jesteś naprawdę nowo przybyłym. Proszę, tutaj, klucz jest twój. Dostałeś Lion Brass Key, czyli brass, to był brąz? Musiąc.
Czyli klucz, mosiężny klucz z lwem. Gdzie on nam był w ogóle potrzebny? Obawiam się, że drugi klucz jest gdzieś, gdzie dotyczy to armii, o tak. Znaczy jest związany z armią. Proszę, bądź dyskretny. Nie chciałbym mieć znów kłopotów z Kajserem. Nie wspominaj o mojej części tutaj. W sensie o moim udziale tutaj. Okej, ale z tego co rozumiem, to ten nasz bebzik, w sensie bebzik, nie bebzik, to nie jest bebzikiem, to jest nasz nowy burmistrz. On nie jest do nas agresywnie nastawiony, czy no w sumie na razie nie jest nastawiony agresywnie, tylko i wyłącznie tak naprawdę on był nam potrzebny, żeby zdobyć klucze. Tylko gdzie to było potrzebne, to ja nie pamiętam. Zawój nie pamiętam. Old Townie? Tam to było? No my ogólnie dostaliśmy się tutaj już. Wyszliśmy z Old Townu. I dlatego, kurczę, nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, ja sobie tu jeszcze przelukam, popatrzę. Zastanowię się, co i jak. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Graudas się, oczywiście się widzimy w następnych odcinkach. Sphierenhanger Termina. Sphierenhanger 2 Termina. Trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia. Hej, hej!